Damianie, proszę powiedzieć od samego początku. Dlaczego została Pani poruszona sprawą Basi Poleszuk i dlaczego właśnie Pani się zdecydowała na ten proces budowy? Basię Poleszuk znam. Poznałam ją na rajdzie szlakiem 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Podlasiu. Znałam ją oczywiście też i to chyba wiele osób znało Basię z jej pięknych rysunków, portretowania żołnierzy wyklętych, z ogromnego talentu artystycznego. No ale też oczywiście, ponieważ często jeżdżę do Hajnówki w związku z różnymi imprezami patriotycznymi, znałam Basię też z tego, że w Hajnówce, gdzie jest tylko 20% Polaków, reszta są Białorusini i Hajnówka jest naprawdę bardzo czerwona, że Basia tam ma odwagę organizować razem z bratem i z przyjaciółmi marsze upamiętniające żołnierzy wyklętych w dniu 1 marca. Więc jak się dowiedziałam, oczywiście wiedziałam o tym, że Basia jest sądzona, że jest problem, ale jak dowiedziałam się, napisała do mnie koleżanka, że Basia już od tygodnia jest w więzieniu, no więc wtedy było dla nas jasne, dla mnie, dla mojego męża, że no, i dowiedzieliśmy się oczywiście, za co siedzi w tym więzieniu. Widzieliśmy, za co ma zarzuty, że ma zarzuty za podrapanie policjanta. No więc wydawało nam się to absolutnie, kuriozalnie nienormalne, żeby za dziewczyna, która nie była karana, żeby została posadzona w więzieniu, skazana na 4 miesiące i żeby ten wyrok był wyrokiem bezwzględnego więzienia i żeby rzeczywiście ta kara była wykonywana za, tak można powiedzieć, nie aż tak ważne przewinienie. Jeżeli porównamy sytuację czy zachowanie Basi, nawet jeżeli doszło do tego spięcia z policją, do zachowania Farmazona, do zachowania Frasyniuka w czasie demonstracji, chodziarzy, którzy bronili dostępu Jarosławowi Kaczyńskiemu do grobu brata, do wielu takich, zachowanie choćby Biedronia, który uderzył w twarz policjanta, no to oczywiście dla nas to było jasne, że Basia siedzi w więzieniu tylko dlatego, że prowadzi działalność patriotyczną w środowisku skrajnie lewicowym, jakieś środowisko hajnowskie. Ja przypomnę Państwu taką rzecz, że kilka lat temu starosta hajnowski, zapytany przez dziennikarza, czy to był Pan kapitanem Służby Bezpieczeństwa, czy to nie przeszkadza, żeby Pan teraz pełnił funkcję publiczną, on powiedział, ale przecież wszyscy o tym tutaj wiedzą. To jest takie środowisko. Kiedy organizowaliśmy pierwszy rajd szlakiem 5. Brygady w Hajnówce i naszym takim jakby opiekunem był ksiądz Bronicki, to w Hajnówce pojawiły się ulotki. Kościół katolicki czci zbrodniarzy Białorusinów, czci morderców Białorusinów. Wystarczy otworzyć kurier białoruski, żeby zobaczyć, kurier prawosławny, żeby zobaczyć, jakimi epitetami są określani nie tylko Bury, nie tylko Łupaszko, ale również Inka. Oni wszyscy ich wszyscy w tamtym środowisku, tym białoruskim, określają jego bandytów, zbrodniarzy. Więc dla mnie było jasne, no, że po prostu, że to jest zemsta na Basi. Basia była skazana przez sąd w Bielsku Podlaskim, oczywiście apelacja była w Białymstoku, no ale to jest właśnie cały czas to samo środowisko. No podkreślmy jeszcze taką sytuację, że z tego co wiem, mama poszła w odwiedziny do Basi i nie została jej już w areszcie tamtejszym. Basia została właściwie chyłkiem, bez podania informacji rodzinie czy obrońcy, przewieziona do aresztu na Grochowie w Warszawie. Tak, bo kiedy skontaktowaliśmy się z mamą Basi, wysłaliśmy list natychmiast do Ziobry, to już mieliśmy kontakt z mamą Basi i dostaliśmy dramatycznego SMS-a. Zadzwoniliśmy, mama Basi płakała, jak każda matka, tak? Każda matka. Ja wiem, co przeżyła moja mama, kiedy przyszła do więzienia w Fordonie i odmówiono jej widzenia ze mną, bo jakąś tam karę miałam. To dla matki to jest straszna rozpacz, że nie wie, co się dzieje z jej dzieckiem. I mama płakała, więc natychmiast no, ja zadzwoniłam do ministra Święczkowskiego, ale nie chciał ze mną rozmawiać. Wie, kim jestem, no, przedstawiłam się, poprosiłam, żeby spróbował się dowiedzieć, co się stało z Basią. Bo mama kompletnie nie wiedziała, do którego więzienia. To jest też kuriozalna sytuacja, że nie udziela się informacji rodzinie, gdzie wywieziono aresztanta, tak. Ale minister nie chciał ze mną kompletnie rozmawiać. Natomiast poruszyliśmy kilku posłów, ale jedynie poseł Rzymkowski to właśnie zajął się sprawą. W ciągu kilku godzin ustalił, gdzie jest Basia i żeśmy mogli mamie przekazać tą wiadomość, ale to absolutnie nie jest normalna taka sytuacja.
Całe okoliczności były bardzo tajemnicze, ponieważ są nagrania filmowe, między innymi Telewizja Republika je emitowała, pokazujące dyskusję Basi z policjantem, który nalega na zwrot telefonu komórkowego, odmawia jednocześnie przyznania właściwie jej racji, jeżeli chodzi o kontakt z obrońcą. Ona twierdzi, że nie doszło do żadnych ekscesów, które mogłyby w jakiś sposób być argumentem na rzecz jej zatrzymania. Więc właściwie te okoliczności są co najmniej podejrzane, jeżeli chodzi w ogóle o słuszność wydania wyroku jakiegokolwiek. Ja już pomijam wysokość tego wyroku skandaliczną, ale udowodniona racja jest na podstawie właściwie jednostkowych zeznań policjanta, określonego policjanta. Tak, ja czytałam sentencję wyroku i w tej sentencji wyroku wyraźnie widać, że to jest słowo przeciwko słowu. I nawet inni policjanci mówią, że nie widzieli, nie byli świadkami, tak jakby odchodzą od tego wątku. Natomiast mnie tam nie było, więc ja nie mogę tego oceniać, ale mogę powiedzieć coś innego. Sytuację analogiczną i myślę, że wielu z Państwa, którzy będą oglądali ten program, powie, że miało podobne sytuacje w starciu z policjantami, choćby w czasie kontroli drogowej czy w innych sytuacjach. Na pewno wielu z Państwa oglądało film z 2016 roku, kiedy blokowaliśmy paradę homoseksualistów w Gdańsku i kiedy policjanci aresztowali moją córkę. Był taki film, to mnóstwo było tego w internecie, pokazano zdjęć, mnóstwo filmów w zasadzie z różnych ujęć. Widać, jak stoimy z córką, rozmawiamy i na tłum, który stoi na przystanku, nie zagrażający w żaden sposób homoseksualistom, bo oni byli od nas w odległości 400 metrów, więc w żaden sposób ten tłum nie zagrażał, uderza oddział prewencji policji. I oni podchodzą tak jakby szczególnie do nas, do naszej trójki, ale my stoimy i rozmawiamy, tak nie krzyczymy, na filmach to widać, nic nie robimy. Jakaś czarna łapa wychodzi spoza tego kordonu policji, bierze naszą córkę, wciąga za kordon, przewraca. I teraz tak, ja i Marysia mam postawione zarzuty, szczególnie Marysia, bo na niej się bardziej policjanci pastwią. I mamy 6 zeznań policjantów, ja mam kopię tych zeznań, że Marysia w momencie aresztowania kopała w tarczę, wyrywała w tarczę, biła pięściami policjantów, tak? I prokurator, z jednej strony mamy absolutnie kłamliwe zeznania policjantów, które w konfrontacji z materiałem filmowym, oczywiście powinny być odrzucone natychmiast, ale z drugiej strony mamy prokuratora, który mimo to, że widział ten film, oglądał go ze mną, rozmawialiśmy o tym, jednak kieruje akt oskarżenia. Więc ja myślę, że na podstawie mojego doświadczenia w zasadzie to nie jestem skłonna tak łatwo uwierzyć dzisiaj policji. No mieliśmy też takie przypadki, kiedy policjanci twierdzili w 2015 roku na sali sądowej, że kiedy zablokowaliśmy wówczas marsz w 2015 roku, to oni nie wiedzieli, kto zablokował marsz, ale adwokat zażądał na sali sądowej odsłuchu z radiostacji policyjnych. I pierwsze zdanie w kontekście tego, że usiedliśmy na ulicy, było takie: marsz zablokowała radna Kołakowska, jak zacznie wam grozić, to natychmiast aresztować. Ponieważ ja zachowałam się spokojnie, nie groziłam, to aresztowali mojego męża i córkę, żeby mnie sprowokować. Ale taka jest wiarygodność policji. Kłamali w żywe oczy, zaprzeczali, więc no, im akurat nie można wierzyć. No jest bardzo prawdopodobne, że w wypadku Hajnówki jest to klasyczna zmowa pewnej grupy decydującej o właściwie statusie, takim powiedziałabym, polityczno-samorządowym tego miasta w ogóle, bo policja jest pewnym elementem całej układanki, która tam działa przeciwko, nazwijmy to, grupie patriotycznej, młodym ludziom, którzy od lat organizują tam wszystkie wydarzenia, które zresztą staraliśmy się też promować wielokrotnie. Wiem dobrze, że w poprzednich latach na przykład odmawiano zgody na organizację tych marszów. Były apelacje, odwołania, przywracano tę zgodę, prawda? Całe przepychanki z lokalną władzą tam trwają od wielu, wielu lat. No co można powiedzieć o tym rejonie, jeżeli jeszcze kilka lat temu, może 3 lata temu, szkoła w Hajnówce nosiła imię Wołkowskiego, tego, który zadenuncjował matkę Inki do Gestapo, a że był to działacz Białoruskiego Frontu Narodowego, no więc dla nich był bohaterem. Ja myślę, że to, co się dzieje w Hajnówce dzisiaj, to jest spuścizna po prostu, którą dzisiejsi mieszkańcy Hajnówki i okolic, Bielska Podlaskiego, tych terenów, po prostu przejęli po swoich dziadkach, którzy byli aktywnymi działaczami Białoruskiego Frontu Narodowego. Ale myślę, że jeszcze jest ten aspekt właśnie sądów. Mamy w sądach sytuację, że sędziowie, którzy kradną,
którzy oszukują, nie podlegają absolutnie żadnej odpowiedzialności karnej, tak? Ja nawet zastanawiam się, czy ci sędziowie rozpoczęli jakąś może grę taką, że kto więcej ukradnie i kto mu się uda wymigać, a to już było aż dziwne, żeby w tym środowisku nagle kiełbasa stała się łupem sędziego, śrubokręt, wiertło do wiertarki, to aż jest nienormalne, ale to środowisko w ten sposób też nam pokazuje, że my robimy, co chcemy, tak, i że wszyscy, że największa władza w Polsce to jest, no, może nawet nie wymiar sprawiedliwości, tylko ten wymiar właśnie sądowniczy. Czego byśmy w tej sytuacji teraz, nie wiem, oczekiwali, żądali, w jakim kierunku Pani uważa powinna ta cała sytuacja zmierzać, ażeby sprawiedliwości prawdziwej stało się zadość i żeby ta dziewczyna, całkowicie niewinna naszym także zdaniem, wyszła na wolność, bo powiedziałabym jakie chyba są możliwości? Tak, w inny sposób, może nie wprost. Proszę sobie wyobrazić sytuację na przykład, że dzisiaj ktoś trafia do więzienia po wyroku na 2 lata, tak? Dostał wyrok 2 lata, ale szybko okazuje się, że wszystko było nie tak. I ten człowiek, zanim te procedury, które można wdrożyć, sąd penitencjarny uruchomić, czy na przykład właśnie sprawę rewizyjną założyć, będą trwały pół roku, to co ten biedny człowiek, który miał taki wyrok, będzie siedział pół roku, może rok będzie siedział, aż mu się to... Jest sytuacja absolutnie dla mnie nienormalna, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie ma żadnej możliwości, tak jak dotychczas właściwie minister Ziobro twierdził, żeby zadziałać w sposób ekspresowy. No taka była sytuacja na przykład ze mną w stanie wojennym, że ponieważ miałam mnóstwo kar, zwiększyli mi rygor w więzieniu z małolata dla dorosłych z powodu tych wszystkich kar, które miałam w więzieniu. Koleżanki zaczęły pisać skargi wszędzie, gdzie się dało. Przyjechał sędzia penitencjarny i po prostu od razu przywiózł z sobą wniosek tego postanowienia przerwie w karze, tak? No można było to zrobić od razu, natychmiast po tych skargach można było to zrobić od razu, a tutaj nie można tej Basi, nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym, ale nie wydaje mi się, żeby były takie sytuacje niemożliwe do rozwiązania. No przypominam tylko, że kiedy Andrzej Duda został prezydentem, to natychmiast ułaskawił Mariusza Kamińskiego, tak? I nie musiał czekać, tak jak przeciętny człowiek czeka rok czy półtora roku na ułaskawienie. Więc no można było i tak zadziałać. Na pewno jest mnóstwo możliwości, żeby Basię wyciągnąć z więzienia natychmiast. Basia ma 26 lat, jest młodą dziewczyną, niezwykle utalentowaną, skończyła resocjalizację, no i z całą pewnością więzienie karne, przebywanie wśród kryminalistek to nie jest odpowiednie miejsce dla młodej osoby, która nigdy wcześniej nie była karana.